Jesteśmy w Warszawie, stolicy Polski, dnia 16 października 1996 roku. Nazywam się Zofia Zaks, ZAKS. Moją rozmówczynią jest pani Wojnarowska Kulesza, KULESZA. Wywiad prowadzony jest w języku polskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy będziesz łaskawa się przedstawić? Poproszę o imię i nazwisko. Wanda Wojnarowska Kulesza. A jak się nazywasz z domu? Levenfisch to jest nazwisko moich rodziców przed wojną. A czy możesz powiedzieć, jak się nazywali twoi rodzice przed wojną? Levenfisch, Henryk Levenfisch i Teofila Levenfisch. A z domu mamusia? Wiem. Marianko. Marianko, tak? Czyli mamusia była Levenfisch z domu Marianko, a tatuś nosił nazwisko Levenfisch. Czy możesz wyjaśnić, dlaczego ty nazywasz się Wojnarowska Kulesza? Znaczy, Kulesza jest moim nazwiskiem mężowskim, natomiast Wojnarowska jest nazwiskiem ojca, który nosił w czasie okupacji, które zmienił od razu po wojnie. No nie bardzo wiedzieliśmy, w jakich warunkach będziemy żyli w Polsce i czy trzeba ukrywać swoje pochodzenie dalej, czy nie. Czyli po prostu przyjął po wojnie nazwisko wojenne. Okupacyjne, tak jak się powiedzieć. Świetnie. Kiedy i gdzie się urodziłaś? W Warszawie 17 stycznia 1933 roku. Czyli ile lat masz w tej chwili? 61. A ile lat miałaś w momencie wybuchu wojny? 6. Powiedz, czy ty pamiętasz cokolwiek z okresu przedwojennego? To znaczy, tak jak daleko twoja pamięć sięga? Tak, trochę tak. Nie, potrafisz opowiedzieć, jakie masz obrazki w pamięci, nawet najbardziej oderwane, pierwsze takie wspomnienie? No, żyłam w domu dosyć spokojnym, rodzice obydwoje byli lekarzami. Ojciec był jednym z nielicznych docentów Żydów w Polsce. Kim był zawodem? Był lekarzem, docentem laryngologii. Matka pracowała też w klinice pediatrycznej, jest lekarzem, była lekarzem, pediatrą. No raczej żyliśmy dosyć dobrze, natomiast z takich może ciekawych rzeczy, moi dziadkowie byli ortodoksyjnymi Żydami. I pamiętam, no to jak bajka prawie, że, a właściwie trudno jest powiedzieć, czy ja pamiętam, czy to się potem wiąże z tym, co widziałam w teatrze, ale pamiętam ślub jednej z moich ciotek, który odbywał się pod baldachimem. Pod chłupą, myśmy. Dzieci na to patrzyli trochę jak, rzeczywiście jak na teatr. Pamiętam to, że do naszego domu... Czy pamiętasz właśnie tą chupę i ten przebieg? Możesz opowiedzieć, jak to było? No było to, pod baldachimem tańczyli, tłukli kieliszki. Dzieci patrzyły na to z drugiego pokoju zresztą, ale zachwycone. No było to, jak przez mgłę to pamiętam. No pamiętam także i to, że babcia przysyłała do nas dobre rzeczy, dobre ryby, ale nigdy od nas nie brała z powrotem naczyń. Ponieważ już się zdekoszerowały. Tak, że to już nie są koszerne. Znaczy. Mówisz o dziadkach. O dziadkach ze strony mamy. Ze strony mamy, czyli o dziadkach Marianko, dziadka, tak? Marianko. A jeżeli chodzi o rodziców twojego ojca? Babci nie znałam, już jak ja się urodziłam, babcia nie żyła. Natomiast ojciec był także niepraktykujący, znaczy dziadek ze strony ojca był niepraktykujący. To był inżynier, ale już wtedy na emeryturze. Nie był religijny. Nie był religijny. A pamiętasz tego dziadka? Tak. Pamiętasz, tak? Tak, mieszkał w Otwocku. A powiedz, a dziadek Marianko, pamiętasz go i babcię? Tak. Jak oni wyglądali, jak byli ubrani? Może coś tak... Babcia miała perukę, co perukę. Było zadziwiające trochę dla nas dzieci. Tak. Dom był wielorodzinny, wielopokoleniowy, z dziadkami mieszkały dwie córki i ich dzieci. Czy te panie też nosiły peruki? Jak były mężatkami, tak. Tak. Ale już moje kuzynki nie. Rozumiem. Znaczy twoje pokolenie już Moje pokolenie już nie. Już nie. A dziadek nosił coś na głowie? Tak, nosił. Kapel. Tak. Czy coś pamiętasz z mieszkania tych dziadków, z urządzenia? Nie coś bardzo. Może z... nic? Znaczy stare meble jakieś, które były, ale nie bardzo. Rozumiem. A czy pamiętasz może, co babcia dawała wam do jedzenia, jak żeście przychodzili? No zawsze była pyszna ryba. Była chałka. Tak. No i chyba niewiele więcej pamiętam. Niewiele więcej, chyba tą rybę tak. Tak, ale rybę bardzo, bo robiła wspaniałą. A powiedz, a byłeś kiedyś na szabacie, to znaczy na kolacji szabatowej? Nie. A pamiętasz może jakieś żydowskie święta u tej rodziny? Nie. Nie.
A byłaś kiedyś w życiu w synagodze? Jako dziecko? Nie. Też nie. Tak. Powiedz, a jeżeli chodzi o twój dom, czy pamiętasz, ile było tam pokoju? Tak, 7. 7. Ile tam osób mieszkało w tym mieszkaniu? Znaczy, mieszkaliśmy my, cała rodzina, to znaczy rodzice, brat i ja. I gosposia. A brat był starszy czy młodszy? Brat jest o 7 lat starszy ode mnie. Jest o 7 lat starszy od ciebie, tak. Czy, czy bawiłaś się z innymi dziećmi sąsiadów, to znaczy na podwórku, nie. W tym samym domu? Nie. Nie z dziećmi przyjaciół rodziców, tak. Tak, ale nie z tymi dziećmi okolicznymi, tak? A te dzieci przyjaciół rodziców, pamiętasz te dzieci? Tak, niektóre tak, oczywiście. Ale to były raczej z rodzin takich, które były zasymilowane w Polsce, niereligijnych. Niereligijnych, ale były to dzieci polskie czy żydowskie? Żydowskie. Żydowskie. A czy miałeś jakąś koleżankę, Polkę, do której chodziłaś? Ja wiem, no jakieś... Przed wojną tak, nie. Przed wojną nie. Powiedz, a chodziłaś do jakiejś freblówki, to wtedy nie. Tak się nazywało? Też nie, ja miałam wychowawczynię, która... To była gosposia, to znaczy, czy ja tak zwana pani do dzieci? Nie, była bona do dzieci. Bona do dzieci. Pani mówiąca zresztą po niemiecku. I ona cię uczyła? Ona uczyła mnie niemieckiego. Znaczy, w domu żeśmy rozmawiali po niemiecku i po polsku, ale... A czy rodzice między sobą czasami wymieniali jakieś zdania po żydowsku? Nie. Nie. A czy słyszałaś w ogóle język żydowski tak. Przed wojną? U kogo? U dziadków. Czy oni mówili również po polsku, dziadkowie? Mówili bardzo dobrze po polsku, ale czasem między sobą mówili po żydowsku. Kiedy? Myślę, że jak chcieli, żebyśmy mnie nie rozumieli. Ja też tak myślę. Też tak myślę. Czy te ciotki, które pamiętasz tam u dziadków i potem te kuzynki, czy one też mówiły po żydowsku? Ciotki tak, ale kuzynki nie. Nie, tak? Czyli im dalej, tym bardziej to było zasymilowane, tak. Jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, prawda? Bardziej spolszczone. Czy ta pani, która cię uczyła, uczyła cię również pisać i czytać, czy tylko mówiła nie, po niemiecku? Nie, tylko mówiła po niemiecku. A przed wojną w ogóle ktoś cię zaczął uczyć liter, czytać, pisać w ogóle? Co? No, ty brat trochę, dla zabawy myślę. Ale... A czy pamiętasz kolegów brata? Jak przez mgłę, ale ja mam jednak duża różnica wieku jest między nami. No więc właśnie. Także jego koledzy, no to chyba jak z zabawką się mu bawili, ale... Ale ich nie pamiętasz, to nie. Znaczy nie wiesz, jakie to było środowisko. Było środowisko? Myślę, że byli i Polacy, bo brat chodził do liceum polskiego, chodził do Reja przed wojną. Właśnie o to chciałam zapytać, o szkołę. Tak, on chodził do Reja. Poszedł do szkoły, to już była to zwłaszcza, że Rej to była szkoła taka, w której były dzieci różnych wyznań. Jedna z nielicznych to była Zboru Ewangelickiego szkoła, gdzie specjalnie dla przychodzili, były dzieci różnych religii, specjalnie dla każdego. Dla każdego, nawet nie pojedynczego dziecka przychodził jakiś kapłan. Nauczyć, religii, albo nauczyciel, nauczyciel religii. Tak. I nie wiesz, czy on się tam uczył nie, religii? Nie, on tak samo nie, bez... Znaczy i czy bez, tam można się było nie uczyć religii? Można się było nie uczyć religii. To była taka szkoła po prostu. Tak. Powiedz, ten okres przedwojenny, ty byłeś bardzo małym dzieckiem, ale czy coś ci utkwiło w pamięci z takiego szczególnego, co potem po latach ci wracało do... Czy tak do ciebie wracało? Jak, jakiekolwiek wydarzenie, może błahe? No nie, może nie, może raczej z opowiadań rodziców to, co wiem. Mój ojciec był jednym ze zdolniejszych lekarzy i lepszych lekarzy w Polsce, ale przed wojną, jak mówię, zrobił habilitację, był docentem, ale w klinice nie mógł pracować ze względu na swoje pochodzenie. Czy studia robił w kraju, czy za granicą? Za granicą we Francji, w Montpellier. Dlaczego? Czy mówił ci kiedyś? Dlatego, że Żydom było trudniej się dostać na studia i zresztą, tak jak wiem z opowiadań rodziców, siedzieli na osobnych ławkach. A habilitację zrobił tutaj w Polsce? Habilitację zrobił w Polsce. W Polsce, tak. A mamusia gdzie kończyła studia? Mama kończyła w Warszawie studia. Nie wiesz mniej więcej w którym roku, w jakim okresie? Rozumiem. Powiedz, także nie pamiętasz zapachów, jakichś wrażeń, nie. Czegoś, co ci zrobiło wyjątkową radość albo wyjątkową przykrość, jak byłaś małym dzieckiem. Ja muszę powiedzieć, że myśmy byli bardzo szczęśliwą rodziną i bardzo dobrze nam się żyło. Także trudno jest mi powiedzieć, właściwie każdy dzień był w miarę radosny. No, żyliśmy w bardzo dobrych warunkach, to bez wątpienia tak. Bez wątpienia. Więc jak się zbliżała wojna, to coś się w tym domu zaczęło zmieniać? To znaczy, jak
To znaczy ojciec był powołany do wojska, myśmy nie wiedzieli, gdzie on jest. I dosyć szybko żeśmy, właściwie udając się za pułkiem ojca, bo powiedziano nam, że oni pojechali w kierunku Rumunii, myśmy pojechali z przyjaciółmi naszej rodziny, znaczy same panie to były. Śladem jakby powiedzieć. Śladem jakby i żeśmy się zatrzymali w Krzemieńcu, właściwie w Kołomyi, gdzie nas zatrzymały już wojska rosyjskie. I tak to się zaczęło. A z kolei wiem, że w 1939 roku nasz dom został zburzony od razu. A powiedz, czy wiesz, co się wtedy wydarzyło z resztą rodziny, właśnie wtedy, jak wybuchła wojna? No na początku nic. Mieszkali tak, jak mieszkali. Natomiast w momencie, kiedy otworzono getto, oni wszyscy przeszli do getto. Gdzie? W Warszawie? W Warszawie. W Warszawie. Czy możesz wymienić tych, których pamiętasz z rodziny? No to był dziadek i babcia Marianko, wszystkie moje ciotki. Ile ich tam było? To tam były trzy siostry, babci, mamy, Jak się dwaj nazywali? Bracia. Czyli pięcioro ich było? Pięcioro i wszystkie, prawie wszystkie siostrzenice, bo jedna z siostrzenicy mamy. Tak. Jedna przeszła przez zieloną granicę do nas, potem do Lwowa. Czyli twoje kuzynki. Moja kuzynka, skrócie. Jedna z moich kuzynek przeszła do nas, do Lwowa. Rodzeństwo ojca, dziadek Levenfish zmarł. Jeszcze w nim utworzono getto. A ojciec miał ile braci i siostr? Miał jednego brata i siostrę. I siostrę. Czyli tam było dwoje, a tu było pięcioro. Czy ktoś z tych ludzi przeżył? Nie. Nie. I rozumiem, że w tym momencie straciliście kontakt z nimi. Czy jeszcze potem były jakieś kontakty? Znaczy były kontakty już jak myśmy wrócili. Aha, do... tak. To znaczy jeszcze potem do tego tak. wrócimy. Czyli znaleźliście się, że tak powiem, z ruskimi oko w oko. Z ruskimi oko w oko. Jak to się... rozwinęła sytuację. Znaczy potem, że jak ojciec przeszedł przez zieloną granicę do nas, znalazł nas przez Czerwony Krzyż i przez zieloną granicę przeszedł do nas, też żeśmy pojechali do Lwowa, gdzie pracował w szpitalu jako laryngolog we Lwowie. Matka pracowała w domu dziecka, kolega pediatra. Myśmy chodzili do szkoły z bratem. I to była twoja pierwsza szkoła, czy? To była moja pierwsza szkoła. A możesz opowiedzieć, jak ta szkoła, co pamiętasz z tej szkoły? Pamiętam, że musiałam się uczyć po polsku i po ukraińsku. Że potem likwidowano pojedyncze, poszczególne szkoły i z jednej szkoły musiałam się przenieść w następnym roku do drugiej, do coraz gorszej. Uczono nas miłości do Stalina. To pamiętasz? Cukierki, które nam Stalin jakoby dawał. Pamiętam, że brat się mną zawsze opiekował, bo chodziliśmy do tej samej szkoły i byłam bardzo dumna, że mam starszego brata. Jesteśmy kochającym się rodzeństwem. I zawsze mnie bronił, jak mam gdzieś koledzy chcieli mnie bić, to brat natychmiast przychodził mnie ratował. No, ze Lwowa pamiętam również okresy, kiedy NKWD przychodziło do domu, żeby aresztować Polaków i zresztą ludzi pochodzenia polskiego. Ale do ojca też się jakoś dobierali? Znaczy do waszej ojciec rodziny? Był szanowanym dosyć lekarzem. Myślę, że z tego względu, że przed wojną ojciec pomagał więźniom komunistycznym. Zresztą miał zawsze jakieś trochę lewicowe poglądy. Jakoś to nas uratowało. No ale pamiętam, że znajomych, których wywożono na Syberię. A powiedz, wracając do tej, jakby to powiedzieć, lewicowości, w cudzysłowie, twojego ojca, czy tam ktoś poświadczył, że on miał właśnie takie skłonności do... No leczył rodziny więźniów. Ale czy to ktoś w tym Lwowie potwierdził? Nie to znaczy nie pamiętam. Nie wiesz. A czy może pamiętasz ludzi, którzy tam do domu przychodzili do was, ludzi z Warszawy, których ojciec znał, jacyś znajomi? No znajomi przychodzili, ale bez nazwisk nie pamiętam. Nie pamiętasz, tak? Nie pamiętasz, że ojciec mówił, że ktoś tam piastuje jakieś wysokie stanowisko gdzieś czy coś? Nie. Ja mówię o tych polskich Żydach, którzy tam się znajdowali. Rozumiem. Czy ktoś z waszych sąsiadów został zgarnięty przez NKWD wtedy, kiedy tam żeście mieszkali w tym Lwowie? Tak. Z takich bliskich osób? Tak, z bliskich osób została taka rodzina zgarnięta, potem wysłani na Syberię i potem armię za armią Andersa przeszli do Anglii. Pamiętasz może, jak się nazywali? Nie bardzo. Nie. Byli to Polacy, nie Żydzi. Nie, Żydzi. Żydzi, tak? Żydzi. Nie pamiętasz, jak się nazywali?
A dlaczego oni zostali zgarnięci? Czy o czym się w domu mówiło? To jest trudno powiedzieć, bo po prostu przychodzili w nocy i aresztowałam. KWD robiło to podobnie jak gestapo później. Ale nikt ojciec z nim nie mówił, czy z mamą, dlaczego akurat ich zabrali, a innych nie na przykład. Nie. Znaczy, to myślę, że motywacji tam też nie było żadnej. Ale nie jesteś pewna, to znaczy nie wiesz pod jakim hasłem. A jacy to byli ludzie? To byli też inteligenci, czy pracownicy naukowi, czy burżuazja jakaś taka? I to byli prawnicy. Znaczy nie była to żadna wielka burżuazja, prawda? Nie wiem, prawda, właściciel. Ja rozumiem. Nie, tam była, tylko nie akurat. Nie wśród naszych znajomych. Nie wśród waszych znajomych, rozumiem. Czy tam w tym Lwowie pamiętasz jakieś chwile strachu w domu? To znaczy, czy tam coś takiego było niepokojące? No na pewno jak pukała NKWD, to żeśmy się bali. Mhm. Znaczy, może nas ratowało jeszcze w tym domu to, że to było duże mieszkanie, które zajmowali także oficerowie rosyjscy. Mhm. Z którymi żeśmy dobrze żyli, więc... Jakoś was chronili, tak? Myślę, że oni też... nas chronili, że nas nie wywieziono. Rozumiem, to też jest jeden z powodów. No a potem chwilę strachu pamiętam to, jak weszli Niemcy. Kiedy część społeczeństwa cieszyła się z tego, że Niemcy weszli do Lwowa? No myśmy się bali, bo żeśmy... A powiedz, czy przedtem, to znaczy przed wejściem Niemców, to znaczy myślę o okresie przedwojennym i tym okresie radzieckim. Tak. Czy w tym czasie, do połowy 1941 roku, kiedyś ktoś ci powiedział, że, no, że jesteś Żydówką i że to znaczy, że jest jakieś niebezpieczeństwo? Nie. A czy ty w ogóle wiedziałeś, co to znaczy, że jest Żydówka? Nie. Po prostu nie kojarzyłeś sobie tego. Zupełnie nie kojarzyłam. Mhm. Zaczęłam kojarzyć w momencie, kiedy żeśmy wyjeżdżali do getta. Rozumiem, dopiero. Znaczy już we Lwowie się zorientowałam, że to niedobrze. A czy w okresie radzieckim ktoś tam kiedyś powiedział jewrej, nie jewrej? Nie. Nic takiego nie było. I jak Niemcy weszli, to powiedziałeś, że niektórzy się cieszyli. Czy pamiętasz? Znaczy, się, że część Polaków się cieszyła. Że ruskie wyszli. Że wyszli Rosjanie. Myśmy się o tyle nie cieszyli, że weszli następni. Że weszli jednak Niemcy. Ale ja tego nie widziałam, ale wiem z opowiadań rodziców, jak się zachowywali w stosunku do Żydów, że podpalali, że benzyną oblewali brody Żydów i jako chodzące pochodnie. Czy rodzice mówili o Ukraińcach, czy o Niemcach, czy o jednych i o drugich? Mówili wtedy o Ukraińcach, którzy byli pierwszą tą falangą niemiecką. Tak. I o Niemcach też, tak? I o Niemcach też. No i ponieważ cała rodzina była w getcie w Warszawie, wobec tego myśmy przez zieloną granicę się Czy te opowieści rodziców jakoś docierały do twojej świadomości dziecka? To znaczy, czy ty to odczuwałaś jakoś jako niebezpieczeństwo, czy... Ale nie, mówisz o Niemcach? Tak, mówię o tej pierwszym okresie lwowskim, to tak, znaczy o tym zagrożeniu. Niebezpieczeństwo. Jako niebezpieczeństwo, tak. Czyli można powiedzieć, że to były pierwsze chwile strachu. Pierwsze chwile strachu. Tak. A jak brat się zachowywał? On był starszy. Ja myślę, że się bał, ale mój brat był zawsze taką dla mnie podporą. On nigdy nie pokazywał mi, że się boi. I to było w wielu momentach i późniejszych, że starał się nie okazywać swojego strachu, żeby ja się nie bała. Był ten mocniejszy, silniejszy. To nieprawda, on jest słabszy ode mnie znacznie. Naprawdę jest znacznie słabszy. Ale w dzieciństwie starał się mnie chronić. Rozumiem. A powiedz, wtedy, w tym pierwszym okresie jeszcze lwowskim, to znaczy zaraz jak Niemcy weszli, czy ty pamiętasz, co rodzice z wami robili? Może was gdzieś ukrywali, może gdzieś jakoś tego, może się przeprowadzali? Nie przeprowadzali się, ale od razu mówili o wyjeździe do Warszawy. Od razu mówili o wyjeździe, a żeby uniknąć takiego właśnie jakiegoś... Jakieś represje, uważali, że jeżeli ginąć, to już razem z resztą rodziny. I sądzisz, że ta decyzja była natychmiastowa, albo prawie natychmiastowa? Prawie natychmiastowa. A czy ty kiedyś zetknęłaś się, powiedzmy, z jakimś rozwścieczonym tłumem tam jeszcze we Lwowie? Nie. Czy z czymś takim? Nie, po prostu... A gdzie żeście mieszkali w tym Lwowie, jak Niemcy weszli? W tym samym mieszkaniu? Nie, w tym samym mieszkaniu, tak. W tym samym mieszkaniu i z tego mieszkania już żeśmy wyjechali. I tam sąsiedzi byli Polacy, Ukraińcy? Polacy, tak. Czy tam ktoś z tych sąsiadów został jakoś uszkodzony w momencie wejścia Niemcy? Kiedy Niemcy weszli? Tak? Myślę, że nie. Że nie, rozumiem. I kiedy żeście tak ruszyli w drogę powrotną? To znaczy, myśmy ruszyli zaraz, bo chyba w miesiąc po wejściu Niemców. To była kwestia tylko jakiejś możliwości znalezienia kontaktu kogoś, kto by nas przeprowadził. Kto to był taki? Nie umiem powiedzieć. Nie umiem powiedzieć. A pamiętasz, jak to się odbyło? Nie. 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 I
I tą drogę z powrotem też, nie? To znaczy, nie pamiętasz, rozumiem, przejścia przez granicę? Nie pamiętam przejścia przez granicę. Rozumiem. Nie wiem dlaczego. Nie, to, to mnie dziwi, bo ja bardziej pamiętam raczej przyjazd do, z Warszawy do tej części Lwowa, dookoła my, niż tak. Powrót do Warszawy. To jakoś zupełnie mi się to wymazało z pamięci. Rozumiem. I wiesz, kiedy wreszcie przyjechałeś do Warszawy z powrotem? W 44 roku, w 41 roku. W 1 roku, tak? Jaka to była pora? Znaczy, jaki to był miesiąc mniej więcej? No to była zima. Nie, to była jesień. To była jesień. Jesień, no i co się działo dalej? To znaczy, gdzie, jakie kontakty? Gdzie? Na początku żeśmy przyjechali do profesora Barańskiego, to jest kolega matki, pediatra, który nie mógł oczywiście powstrzymać rodziców, żeby nie wrócili do getta, ale bardzo chciał, żebyśmy z bratem nie szli do getta. W naszym domu było równouprawnienie i rodzice nas pytali, co chcemy. No myśmy powiedzieli, że chcemy być rodzicami, ale już świadomi. A czy potrafisz dzisiaj powiedzieć, dlaczego rodzice postanowili wrócić do getta? Dlatego, że mieli tam swoją rodzinę. Najbliższych i uważali, że wszyscy powinniśmy być razem. Znaczy, że oni powinni być, bo co do nas, to może byliby skłonni nas zostawić po stronie rosyjskiej, ale myśmy nie chcieli. Rozumiem. I po prostu tak weszliście do getta? Weszliśmy do getta po prostu. Tak. Weszliśmy tak. I powiedz, i gdzie żeście zamieszkali razem z rodziną? Myśmy początkowo mieszkali razem z rodziną, potem żeśmy mieli jakieś mieszkanie. Też na Nowolipka zresztą, tak jak dziadkowie. Ojciec pracował w szpitalu, który był początkowo i prowadził nauczania. Ojciec prowadził się, jaki to był szpital? Nie. Pamiętasz? Na czystym. Na czystym, tak. Czyli dzisiaj z Kasprzaka, byśmy powiedzieli. Tak? I prowadził tajne oddział laryngologiczny i prowadził tajne nauczania. Mhm. Czy pamiętasz ludzi, których wtedy on uczył może, czy coś? Nie. I jak żeście żyli? To znaczy, jak się to życie tam miało w stosunku do tego, co było po drugiej stronie? No po pierwsze był stały strach i to strach był co chwilę. Ojciec miał na początku prywatną praktykę, potem trudno mówić o praktyce. Leczył kogo się dało. Do szkoły nie chodziliśmy, uczyliśmy się prywatnie. Ktoś przychodził nas uczyć. Trochę mnie brat uczył. No było to, co ja pamiętam, no jednak byłam dosyć małym dzieckiem. Ja żyłam zresztą pod kloszem pewnym. Ale to, co pamiętam, to na pewno pamiętam umierających ludzi na ulicy, trupy przykryte gazetami. Stały strach, że jest łapanka i że zacznie się wywozić ludzi. Potem ojciec już nie pracował jako lekarz. Pracował w fabryce Halama jako stolarz. Czy pamiętasz, jak wyglądało wasze życie w środku, w mieszkaniu? Ludzie obok ich, ile osób tam było w tej... Myśmy mieli jeden pokój, tak. Obok mieszkali inni ludzie, nazwisk nie pamiętam. Nie pamiętam. Że tam były jakieś dzieci? Były, ale to nie bardzo się przyjaźniłam z nimi, raczej się przyjaźniłam z moim bratem. Aha. Albo z kuzynkami, które były też w getcie wtedy. Też niedaleko. Tam tak. No ja mało z getta pamiętam mimo wszystko, to czas mija i zaciera, ale są momenty, ale które pamiętam. Czy chorowałaś? Nie. Nigdy nie chorowałam. Natomiast... A czy pamiętasz babcię i te ciotki z tego okresu, bo już byłaś większym dzieckiem, jak one tam się... Jakie pamiętasz tam Ja myślę, że nie bardzo je pamiętam też. To jest, pamiętam, że było dużo ludzi, którzy nas bardzo kochali, żeśmy przychodzili, byli bardzo czuli. Którzy się cały czas bali, że coś się stanie, zresztą różnie ginęli, bo niektóre kuzynki ginęły wcześniej w getcie, rozstrzelane, wywiezione, bo przecież wywózki były bez przerwy. Zresztą kuzynki moje i ciotki zostały wywiezione wcześniej. Pamiętam, że nie bardzo wierzono w to, że to jest na śmierć, że istnieje Treblinka, to pamiętam, że nie dowierzono. Chociaż trochę żeśmy wiedzieli o tym, bo rodzice znali Zweibauma, znali i tośmy wiedzieli, że to jest źle, że z tym gettem jest źle i że wiedzieliśmy, że getto zostanie zlikwidowane. Zresztą przeżyliśmy to częściowo, bo jak były duże łapanki, właśnie w okresie, kiedy
fabryce Halama, jeszcze już rodzice pracowali. Nas ukryto pod podłogą brata i mnie, dlatego mówię, że... Gdzie mieszkali wtedy w getcie? Na Nowolikach. Na Nowolikach była fabryka Halama. Była fabryka stolarska. Pamiętam, nas schowano pod podłogą, a brat mnie pocieszał za jakimiś beczkami, nas nastawiono. Nagle się zrobiło cicho, bo psy szczekające, potworne, i to pamiętam jako okropne zjawisko. To były szczekające psy, wilki, które rzucały się na ludzi. Gdyby pod tą podłogą. I my pod tą podłogą, a brat mnie pocieszył, że ma scyzoryk. A potem pamiętam likwidację małego getta. Ale wtedy, kiedy was chowano, to rodzice mieli, pracowali? Rodzice byli na zewnątrz. No, nie wiedzieliśmy, czy oni jeszcze są, czy jeszcze żyją. Szczęśliwie się okazało. Czy mama też miała kartę na życie, to znaczy też pracowała? Tak. I też, brat też. Też, tak? Tak. I tam w tej fabryce? W tej fabryce. I pamiętasz moment, kiedy zaczęli ginąć ludzie, których znałaś i kochałaś? Tak, to pamiętam. Czy pamiętasz, jak to było po kolei, kiedy zostaliście sami? To znaczy, po każdej poszczególnej łapance było nas mniej. Pamiętam koleżanki, które przerzucano na stronę aryjską w workach. Nie wiadomo było, kto je złapie. I to jedno, akurat tej nazwisko pamiętam, to była... Vera Leventon, jest w tej chwili w Izraelu. Mieszka, z nią mam kontakt. Irenka Dymkiewicz, ona jest w Stanach. To były moje dwie najbliższe przyjaciółki w Izraelu. W getcie. I one przed tobą znalazły się po aryjskiej stronie? One przede mną znalazły się po aryjskiej stronie. Ja byłam cały czas z rodzicami. No i to, co pamiętam z getta bardzo dobrze, to była likwidacja małego getta. Kiedy mnie zabrano, bo wszystkich... Nie nadający się do pracy, ja byłam dosyć chudym dzieckiem, więc się do pracy nie nadawałam, oddzielono mnie od rodziców. Pamiętam ojca, który do mnie przybiegł, chcąc mnie ratować. I może pierwszą dorosłą decyzję, to pamiętam doskonale, dorosłą decyzję w moim życiu, kiedy ojciec nie chciał mnie zostawić, a ja mu powiedziałam, że jest mój brat i matka i musi do nich wrócić. Wrócił, to znaczy nie zostawił mnie oczywiście, bo zrobił wszystko, żeby mnie wyciągnąć. Ale jak to się odbyło? To znaczy, to była selekcja na to była selekcja starych dzieci na jedną stronę, nadających się do pracy na drugą. Gdzie to było, ta selekcja? To była jeszcze przed Umszlagplatzem, tam więc na granicy starego, małego i dużego getta. I oni was wygarnęli z domu? Skąd oni? Z domu, tak. I mamy. No mama się nadawała, mama, brat i ojciec nadawali się jeszcze do pracy. A po twojej stronie była jeszcze ktoś z rodziny, babcia? Nie, tylko ja byłam sama. Tylko byłaś sama? Ja byłam sama. Byłam sama i może to jest, to jakoś najbardziej mi się wbiło w pamięć. Koło mnie było dziecko młodsze ode mnie, które też chciało wrócić do matki, to jest jasne. Zaopiekowałam się tym dzieckiem w jakikolwiek sposób. Ojciec zrobił wszystko, żeby mnie wyciągnąć stamtąd i opłacił żydowskiego policjanta, żeby mnie wyciągnął przed dojściem do Umszlagplatzu. No on to zrobił, chciał wyciągnąć mnie samą, znaczy właściwie kazał mi biec do bramy, ale ja wiedziałam, że on był opłacony, powiedziałam, nie, pan wyciągnie mnie z tym dzieckiem razem. Najstraszniejsze było to, że jak wróciliśmy do getta, to matka spytała mnie, po coś to zrobiła. A mój ojciec był siwy jak gołąb. I od tego czasu był siwy. Co się stało z tym dzieckiem? Nie wiem. To było późno, a potem był już bunkier, w którym żeśmy się ukrywali. I współpracownicy ojca, którzy nam załatwili aryjskie papiery i wyjście z getta. Znaczy, tuż przed powstaniem. To byli współpracownicy ojca sprzed wojny. Czy to byli ludzie związani z jakąś organizacją polską, czy po prostu, że tak powiem, przyjaźni? Po przyjaźni bardzo ojca kochali, jego wszyscy współpracownicy. Czy pamiętasz, kto tam pomagał? Adam. Pamiętam, że to było imię Adam. Pamiętam, że była siostra Teresa, pielęgniarka. Ludzie. I to właściwie, bym powiedziała, ten średni personel medyczny. Bo ten pan Adam to był felczerem. I to byli ludzie, którzy nam bardzo pomogli. Rozumiem. I w jaki sposób żeście się wydostali z getta? Myśmy
Znaczy się, to tak śmiesznie było, że był taki Niemiec w tej fabryce, który chciał się mojego ojca leczyć, bo przed wojną twierdził, że było go nie stać na to, żeby się mojego ojca leczyć. I ojciec go leczył w getcie, ja nazwiska nie pamiętam. I on nam pomógł wyjść, to znaczy się wtedy, kiedy szło się na pracę. To był człowiek, który pracował w fabryce? Czy pracował w fabryce, to nie był żaden wojskowy, ale ktoś tam z jakiejś tej, nie wiem, zarządu fabryki, dyrekcji. Cywilny Niemiec. Cywilny Niemiec. I on nam załatwił to, żeśmy wychodzili z tymi ostatnimi już grupami, to było chyba na tydzień czy dwa tygodnie przed powstaniem, żeśmy wyszli, znaczy ja z matką, a potem ojciec z bratem, żeśmy wyszli na stronę aryjską. Na umówione już oczywiście miejsce. Czy pamiętasz, gdzie to było? Mój ojciec to poszedł do rodziny, to znaczy się do Aryjki, żony swojego kuzyna. A myśmy z mamą do zupełnie obcych ludzi, których ci państwo nam załatwili. A którędy żeście wyszli z getta? Nie pamiętam. Nie pamiętasz. Ale pamiętam, że nas szmalcownicy, matkę i mnie zatrzymali. Matka wszystko musiała oddać, żeby nas puścić. To było zaraz po wyjściu? Od razu. Mhm. Ale szczęśliwie nas nie wydali. Czy to byli mężczyźni, czy kobiety? Mężczyźni. 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 A potem stały się, jeżeli można wierzyć, w jakieś przeznaczenie, w jakieś cuda. Już byliśmy wszyscy, brat z ojcem, ja z matką i pewnego dnia matka, jadąc tramwajem, została zatrzymana, zaczepiona przez jakąś ze swoich znajomych. I gdy wychodziły z tramwaju, ktoś je zatrzymał, twierdząc, że są Żydówkami, słusznie zresztą, i że pójdą na gestapo. No i poszły. Także zaprowadzono je na gestapo. To tam wiem oczywiście z opowiadań matki. Gdzie matkę przysłuchiwano, no nie przyznała się oczywiście, kim jest. Powiedziała, że była wychowawczynią w domach żydowskich. Kazano jej się modlić, dzięki Bogu modlitwy znała. Jak wychodziła z szucha, bo ją wypuszczono z szucha, twierdząc, że na pewno nie jest Żydówka, sprawdzając lewa ręka, prawe ucho, typowe badania niemieckie. Matka nie miała wyglądu rzeczywiście Żydówki. Wychodząc już na litewskie była, wychodziła z szucha. Doszła do niej kobieta i powiedziała, pani jest żoną docenta Levenfisza. Matka uważała, że to już koniec, nie ma się co nie przyznawać. Była przekonana, że jest to agentka gestapo. I to okazało się, pani ta powiedziała, proszę się nie bać, ja byłam pacjentką pana docenta przed wojną. Jestem Elżbietą Pronaszko. Wiem, że pani chyba wyszła w tej chwili z szucha. Czy mogę pani pomóc? I dzięki tej pani żyję. Ona już nie żyje. Rozumiem. Czy ona potem miała drzewko sprawiedliwe? Nie. Nie chciała. Nie chciała niczego. Ta pani była po wojnie aresztowana. Zresztą przez Polaków, jako współpracująca, bo ona nie podpisała rajskisty, ona była pochodzenia, Niemiec. Ona była ewangeliczką, nie pochodzenia nie Niemką. Była ewangeliczką, rajskisty nie podpisała. No ale uznano ją po wojnie za Niemkę, w związku z czym ją aresztowano, ta pani nie chciała niczyjej pomocy. Nawet nie podała naszych nazwisk, że nam ratowała życie w czasie wojny i powiedziała, że nikomu nic nie chce zawdzięczać. Nie chce, ona to robiła z potrzeby serca. Chociaż należy jej się, bo w jej domu ukrywało się sporo Żydów. Mhm. Czy mieliście z nią jakiś kontakt? Tak, do śmierci, tak. Mhm. Do jej śmierci. Do jej śmierci. No, bo ukochana ciocia Ela. I to było, i to są te rzeczy, które wiesz z opowiadań mamy, tak? To znaczy, wiem z opowiadań mamy, jak się to odbyło. A czy ty sama poza tym wyjściem z getta i tym szmalcownikiem, czy jednym, czy drugim, czy jeszcze kogoś widziałaś potem kiedyś w życiu? To znaczy z tych takich szmalcowników? Nie. Nie, ja trafiłam do cudownych ludzi po tym już, bo ta pani zabrała mnie, stamtąd gdzieśmy z mamą mieszkały, u niej byłam w domu, potem umieściła mnie u swojej rodziny. I to byli cudowni ludzie, którzy mi nigdy nie dali nic odczuć, wiedząc, wiedzieli, kim ja jestem. Byłam jak członek rodziny. Jak się ci państwo nazywa? Państwo orłożeńscy. Cudowna rodzina. Ogromna tam była. Ja się śmiałam, że w Warszawie chyba wszyscy są ich krewnymi. Bo potem spotykałam mnóstwo ludzi.
Fantastyczni ludzie, rzeczywiście nie dali mi nigdy odczuć. Oni płakali właściwie, jak się wojna skończyła, to oni powiedzieli, czy dzięki Bogu, że się wojna skończyła, ale szkoda, że ciebie nie ma z nami. Także ty byłaś bez rodziców, ja tak? Bez rodziców, potem do końca. Tak. A co się... Znaczy do końca, do powstania. Myśmy wiedzieli, że a gdzie byli rodzice tymczasem? Matka pracowała jako wychowawczyni w domu aryjskim. A ojciec z bratem ukrywali się u żony kuzyna, nie wychodząc z domu. A ja mieszkałam u tych państwa na Pradze. Czy te papiery to były autentyczne papiery? One były... Wyrobione. Wyrobione, tak. Powiedz, a czy wtedy właśnie w czasie tego pobytu u tych państwa zetknęłaś się jakoś z katolicyzmem bliżej, to znaczy... Tak. Tak, dokładnie tak. No musiałam pójść do komunii, byłam w tym wieku. Właśnie. I kiedy musiałam pójść do komunii, no poszłam. To znaczy się, trudno jest powiedzieć, czy poszłam. Ja miałam okres, tak jak jestem ateistką, był okres, kiedy w tym czasie ja byłam wierząca. Dlatego, że jak matka nie wróciła, to mówię o tym epizodzie w Gestapo, ja nie umiałam się, ja nie znałam takich modlitek, moja matka znała, ale ja się modliłam. Nie wiem do jakiego Boga, ale do jakiegoś się modliłam. Żeby ona wróciła, bo ja byłam sama wśród obcych ludzi. I ona wróciła. Traktowałam to jak cud. I potem ciebie ochrzczono kiedy? Nie. Znaczy mnie ochrzczono sztucznie, bo pacjent ojca jeszcze we Lwowie, ksiądz, wpisał nas do ksiąg. To nie byliśmy chrzczeni. Tak, tylko to był wpis. Tylko powiedział, że może się wam to przydać. I wpisał nas do ksiąg, żeby być chrzczeni. Czyli przez jakiś czas byłaś, jakby to powiedzieć, wierząca bez chrztu, tak? Wierząca bez chrztu, dosyć krótko. Właśnie o to pytam. Bo to bardzo krótko. Dzieci tak reagowały właśnie. Czy ci ludzie jakoś starali się cię, tak jak to się mówi, nawrócić, czy coś nie. takiego? Nie? Nie, wiedzieli, że to jest konieczne. No, mieszkaliśmy w środowisku ludzi. Tak, nie, ale to jest inny problem, nie. prawda? To jest... Nie. Chociaż była to rodzina wierząca. Wierząca religijna. Czy państwo byli jakoś związani z Armią Krajową? Nie. Nie. Także nie możesz powiedzieć. Oni tego nie robili ze względów... Oni to robili dla ciotki Eli, to była jej rodzina. Też ją kochali. Oni byli zresztą ubożsi, to pani Pronaszko jest, znaczy to z męża się nazywa Pronaszko, ona była związana z tym sławnym malarzem Pronaszko, także to był jak gdyby inny poziom wykształcenia i kultury, ale może to imponowało, że to jest ich krewna, ta pani. A potem była wspaniałym człowiekiem, więc myślę, że dla niej to robili. Czy o czym żeśmy jeszcze nie porozmawiali z tego okresu? Holokaustu, czy o czym zapomniałaś powiedzieć może? Bo nie mówiliśmy jeszcze, kiedy dowiedziałaś się, że rodzina, która została w getcie, zginęła, tak. No myśmy się dowiadywali tym stopniowo, bo to tak, myśmy wyszli ostatni, już nikt nie żył z rodziny, jak myśmy wyszli. Także po każdej takiej łapance, likwidacji, żeśmy wiedzieli, że jest o ileś osób mniej. Oczywiście najpierw starzy, potem coraz młodsi. Jedna z kuzynek została rozstrzelana w getcie, ale to... A nie mieliście nadziei, że jeszcze ktoś przeżył, mimo wywózki, mimo... Nie. No już żeśmy sobie dokładnie zdawali sprawę, co znaczy, a przeżyć z getcie, tak pamiętam. I to pamiętam dobrze. Matka mnie zaprowadziła do domu Korczaka. I Korczak był pierwszym mężczyzną, który mnie pocałował w rękę, bo kochał dzieci oczywiście. Tak. I potem pamiętam, jak Korczak z dziećmi wychodził, to widziałam. Na własne oczywiście. Także ten marsz Korczaka z dzieckiem na ręku. Gdzie? Jakim cudem? To znaczy gdzieś byłaś blisko? Blisko, czy... tak. Ich, tego jak oni szli. Czy mama ci wtedy powiedziała, że oni idą na obszar plac? Tak, no ja już wiedziałam zresztą. Wiedziałaś. A przy jakiej okazji tam się znalazłaś u Korczaka? Matka była koleżanką Korczaka. Rozumiem. Korczak był lekarzem. Rozumiem. Czy ty pamiętasz z getta jakiś okres wielkiego głodu, coś takiego? Tak, że... oczywiście. Kiedy to się zaczęło? No największy but to na pewno było, jak żeśmy byli w bunkrze, bo tam w ogóle nie było co jeść. Myśmy tam byli krótko. No ale jadało się właściwie bardzo źle. Marmolada jakąś jedną z buraków. Paskudny, spleśniały chleb. No to pamiętam.
Czy w getcie zdarzyło ci się coś radosnego, jakiś promyczek w tym strasznym świecie? Coś takiego, coś zostało w pamięci? Myślę, że niewiele, bo był tak straszny strach, że trudno mówić o radości. No ktoś, kto nie przeżył getta warszawskiego, to sobie nie jest w stanie tego wyobrazić. Zresztą wiem, że jak matka pojechała już po wojnie za granicę i opowiadała o tym, co się stało w getcie naszej rodzinie, mówili, że ona jest chora psychicznie, że to jest niemożliwe, żeby to się działo. I ja myślę, że to pozostawia na nas jakiegoś... Tego nie można się wyzbyć z podświadomości. Ja pamiętam, że już dużo byłam już lekarzem, jedna z koleżanek robiła pracę naukową psychologiczną. Zupełnie bezimiennie, był to kwestia jakichś testów rozwiązywania i to miało być anonimowo, ona potem mnie pytała, ja mówię, jak ten test wypadł? Ona mówi, no nie powiem ci. Ja mówię, ci bardzo proszę, powiedz mi. No to ci jedną rzecz powiem. Przeżyłaś w dzieciństwie coś strasznego, co zaważyło na twoim życiu, ale nie było, ona nie wiedziała co. Tylko widziała, że coś strasznego. Wiedziała, że coś strasznego się zdarzyło, że to wynikało z wszystkich testów, które były, że w dzieciństwie przeżyłam coś okropnego. Czyli jesteśmy zamarkowani do końca życia, tak by to można określić. Myślę, że tak. No dzięki Bogu, że człowiek umiał zapominać, że ta pamięć to się oddala, a jak się zaczyna wspominać znów, to odżywa. Powiedz, a potem po wybuchu Powstania Warszawskiego, co się dalej z tobą działo? No po wybuchu Powstania myśmy wiedzieli, że wybuchnie Powstanie, byliśmy wszyscy razem u tych kuzynek. Nikt z nas nie walczył w czasie powstania. I będąc w Śródmieściu, żeśmy byli do końca, jak była, powstanie się poddało, żeśmy wszyscy wyszli poprzez Pruszków, skąd zostaliśmy wywiezieni do Skawiny i tam puszczeni właściwie luzem. I tam w tej Skawinie? I w Skawinie byliśmy do wyzwolenia. Czy tam w Skawinie ktoś się do was jakoś przyczepiał, że jesteś Żydem? Nie, nikt się do nas nie przyczepił, ale w Skawinie matka spotkała jedną z wychowawczyń, która z nią pracowała w domu dziecka we Lwowie. I ta pani jak gdyby się nami zaopiekowała, ale nikt nie wiedział, kim my jesteśmy. Szczęśliwie, więc nikt się do nas nie... Zresztą to był dosyć krótki okres czasu. Była to przyzwoita osoba, krótko bardzo mówiąc. Przyzwoita osoba, tak, była to przyzwoita. Bardzo przyzwoita osoba. Rozumiem. To trwało krótko, ale mogło być krótko, ale mogło być niesympatyczne. Tak. Szczęśliwie nie było. A powiedz, czy wtedy, jak żeście się nagle znaleźli tak w takim nowym środowisku i na wolności, czy odżyłaś jako dziecko, to znaczy, czy dalej byłaś taka spięta i zestrachana? Myślę, że spięta byłam dosyć długo. Po pierwsze nie wiedziałam, jak będzie. Poza tym no, już zaczęłam się bać Polaków, bo już też wiedziałam, że jest nie tak. I to było bardzo długo. Ja długo, jak się z kimś przyjaźniłam, zaprzyjaźniałam, to w momencie, kiedy już wydawało się, że jest chochoicznie i dobrze, to ja mówiłam, ale czy ty wiesz, że jestem Żydówką? I to był ten test, który... I to był test, tak. I jakie miałeś doświadczenie? Dobre. Dobrze. Nikomu nie przeszkadzało. Albo wybierałam sobie dobrych znajomych. Tak, raczej. I jedno i drugie, tak należy powiedzieć. Czyli, że to miało jakiś wpływ na dalsze twoje życie. A powiedz, czy figurowałaś na nazwisku tym samym, co rodzice, tak? To znaczy, tak. Wszyscy byliście wojnarowscy. No to znaczy, trudno powiedzieć, że byliśmy wojnarowscy. Ojciec był za bardzo znany, tak, że on nie mógł przejść to nazwisko wojnarowski, bo był nigdy nie wiedział, kto to jest, także używał zawsze, może bezprawnie, ale używał nazwiska Levenfisch. Matka też. Ale zaraz po wojnie, myślę, to znaczy, jak jeszcze był ten okres przejściowy? Jeszcze? Znaczy, ojciec do końca używał, do końca swojego życia używał nazwiska Levenfisch wojnarowski, matka też. Też, tak? A jak się Rosjanie zaczęli zbliżać, to wyglądało na to, że front niebawem i w ogóle, czy... Rodzice Lwowie mówisz. Nie, to znaczy tu już teraz, pod koniec wojny. Czy myśmy byli szczęśliwi. Szczęśliwi byliście, tak. Ale czy rozmawialiście o tym, co będzie dalej, co zrobicie? Uważaliśmy, że zawsze mówiliśmy, że zostaniemy w Polsce i to by było pewne, że zostaniemy w Polsce, a byliśmy szczęśliwi, bo 17 stycznia, są dzień moich urodzin, w Skawinie padła bomba rosyjska pierwsza i myśmy byli tak szczęśliwi, że znaczy Rosjanie są blisko, bo 19 stycznia były tamte okolice zajęte przez Rosjan, czy przez Armię Polską, różnie można powiedzieć.
byliśmy bardzo szczęśliwi, że ten koszmar się skończył. A jak inni ludzie, którzy tam byli obok was? Jak to przyjmowali? Ja bym powiedziała, że podobnie. Już Niemców mieli wszyscy dosyć. A jednak no, nikt nie wiedział, co to będzie, czy to będzie Polska. Uważano, że będzie Polska przedwojenna, że skończy się wojna. Będzie Polska przed wojną. I co żeście zrobili w momencie, kiedy ci Rosjanie weszli? Pierwszy odruch, pierwszy jakieś... No pierwszy odruch to po pierwsze żeśmy się bardzo cieszyli. Poza tym, zresztą oni się, oficerowie zachowywali się w stosunku do nas porządnie. Tam nie było gwałtów akurat w tej okolicy. O czym wiem, że z opowiadań, że różnie było. I pierwszą rzeczą, jaka była, to był wymarsz mojego ojca do Krakowa, bo on musiał iść koniecznie na uniwersytet i się zgłosić, bo jest docentem i na pewno będzie potrzebny do pracy naukowej, do odtwarzania polskiej medycyny. I tak zrobił. Poszedł pieszo do Krakowa i zgłosił się. I pierwsza wasza meta po wojnie to był Kraków. To był Kraków na krótko bardzo, bo potem ojcu zaproponowano, żeby założył klinikę laryngologiczną w Łodzi. Tak też się stało. Powiedz, czy ojciec zgłosił się, znaczy ojciec i mama, czy oni się zgłosili do jakiejś organizacji, żeby poszukiwać jeszcze rodziny bliższej? Tak, do PCK. Do PCK. Do Żydów, do Żydowskiego Komitetu nie? Nie. I znaleźliście kogoś z dalszej rodziny, może gdzieś za granicą? Za granicą to z tych, cośmy wiedzieli, że żyją. To znaczy wiedzieliśmy, odnaleźli się po prostu. To znaczy kto? We Francji. Czy to była bliska rodzina czy we Francji? Bliska rodzina, tak. Rodziców tak, bo to byli kuzynowie. Ojca czy mamy? Ojca. Ojca, rozumiem. I jeszcze gdzieś była jakaś rodzina? Była rodzina w Anglii, też kuzynostwo ojca. Czyli taka druga linia. Druga linia. Powiedz, i jak ty się zachowywałaś jako dziecko po tym wszystkim, co się stało? No, musiałaś iść do szkoły. Poszłam do szkoły. I jak było w szkole? Bardzo dobrze. To znaczy, miałaś dobry kontakt z dziećmi od razu? Nie miałaś żadnych zachowań? Znaczy, ja miałam trochę braków może z wiedzy, bo mnie uczyła mama. Ja dawno nie chodziłam do normalnej szkoły. Miałam wspaniałych nauczycieli. Ja raczej pytam o to, jaki miałaś kontakt z dziećmi. Z dziećmi miałam bardzo dobry kontakt, bardzo bliski. Ja... Tak od razu nie byłaś nieśmiała, nic się nie działo? Nie, jakoś nie, nigdy. I potem normalna szkoła, tak? Normalna czy chodziłaś na lekcje religii? Nie. A czy po wojnie, tak, no przez tych pierwszych 2-3 lata, czy ktoś ci kiedyś tak... Wypomniał moje pochodzenie? Tak. Nie. Czy w domu mówiło się o tym, że się dzieją dziwne różne rzeczy? Oczywiście. Co pamiętasz z tego okresu? Mówisz powojennego? Tak. No, dużo pamiętam. Sporo moich przyjaciół niestety wyjechało z Polski. Co? No, niestety albo na szczęście. To już moich przyjaciół. Ja mówię o tym okresie zaraz potem. Znaczy tam 40 lata, prawda? 45, 6, 7, 8. Przez te pierwsze lata, kiedy myśmy jeszcze były dziećmi, ale już ludzie wyjeżdżali, bo... No dziwne rzeczy się działy. No działy się dziwne rzeczy, że Żydów różnie traktowano i ludzie wyjeżdżali, to wiedziałam. W tym czasie moich przyjaciół nikt nie wyjeżdżał. Owszem, niektórzy, którzy chcieli uciekać, to też wiem, tacy państwo Nussbaumowie, którzy w bardzo tragiczny sposób po stronie aryjskiej stracili dziecko w najidiotyczniejszy sposób, w jaki można było stracić, bo dziecko było z babcią, oni byli w ruchu oporu. Po stronie aryjskiej powiedzieli, że jak nie wrócą z akcji, to żeby babcia i dziecko połknęły cjanek potasu i oni wrócili za późno. I ci ludzie wyjechali z Polski natychmiast. Zresztą ich córeczka się nazywała Wandzia, więc także oni wiedzieli, oczywiście to się musi źle skończyć, bo wtedy jak ich złapią, to wykryją, że ten pan jest Żydem, bo jest obrzezany i więc nie będzie to. Ci ludzie wyjechali. Czy słyszałaś o pogromie kieleckim, o ich prześladowaniu takich rzeczy? Później. Później, tak? To znaczy to wszystko się działo jakoś poza tobą. Jakby. Poza. Czy sądzisz, że rodzice o tym wiedzieli i ukrywali to przed tobą? Czy? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Powiedz, a kiedy to nazwisko ojciec przyjął, tak już formalnie? Formalnie to było zaraz po wojnie. Wtedy można było zmienić nazwisko. Myślę, że trochę ze względu na nas, żebyśmy nie mieli przykrości. No i wobec tego zostało to nazwisko, które on miał w czasie okupacji. Rozumiem. Ale sam musiał wrócić do własnego też. Był zbyt znany. Tak. Rozumiem.
Czy brat też nie miał żadnych przykrości nigdy po wojnie? To znaczy myślę w tym pierwszym okresie, jak był jeszcze młodym człowiekiem bardzo. Nie, nie miał. To znaczy on nie miał, ale on był w czasie, kiedy wielu młodych ludzi robiło maturę ekstremistyczną, bo on stracił w czasie wojny. Ale brat jest ogromnie towarzyski, niebywale zdolny, więc raczej koledzy szukali wiadomości, zabiegali o jego przyjaźń, bo on pomagał im bardzo się uczyć. Rozumiem. Czy pamiętasz ludzi, z którymi się przyjaźnili z ojcem zaraz po wojnie? Znaczy środowisko takie, jakby powiedzieć. No niektórych pamiętam oczywiście. Czy to było jakoś ograniczone narodowościowo, czy nie? Nie, to znaczy... Nie. Różne. Różne. Tak. Tatuś umarł, przepraszam, w którym roku? W 56. Czyli bardzo dawno. A mama? Mama 10 lat temu. Znaczy przypominasz sobie, jak mama przeżyła 68 rok? No 68 to żeśmy wszyscy przeżywali, bo już ja też byłam w miarę duża. I byśmy się zastanawiali, czy nie wyjechać. No z tym, że ojciec już nie żył, więc byliśmy sami. Myśmy nie chcieli z bratem wyjeżdżać z Polski. Właściwie mama też nie, ona była bardzo związana swoją pracą. Ale czy ty miałaś konkretne, masz jakieś konkretne wspomnienia z tego momentu? No, wyjazdy przyjaciół. Wyjazdy przyjaciół, wyrzucanie z partii niektórych ludzi, dlatego że są Żydami. I to bliskich mi przyjaciół, ludzi, którzy nawet po wojnie przyjechali do Polski, czując się kiedyś komunistami. Z Brazylii miałam takich przyjaciół, pana Ignacego Saksa, profesora ekonomii. Siedzi w Paryżu obecnie. No Inek jest bardzo serdecznym przyjacielem naszym. Był. No więc pamiętam, jak Inka z partii wyrzucono. I to cię jakoś osobiście dotknęło, czy to było w innej płaszczyźnie? No, bardzo osobiście. Oni szczególnie, bo bardzo się przyjaźniłam z jego żoną, z jego dziećmi. A to był problem przyjaźni, czy to był problem utożsamiania się z pobitym? Utożsamiania się z pobitym. No i jakiegoś osamotnienia, bo to jakiegoś sierocenia w tej Polsce. No a potem miałam drugie załamanie, to znaczy się, ja wyszłam za mąż i zastanawiałam się, czy z Polski nie wyjechać. Ale to już ze względu na własne dziecko. Mój mąż był Polakiem, Aryjczykiem. Wiedział, kim jestem oczywiście, on to zupełnie nie przeszkadzało. I zastanawiałam się, czy nie wyjechać, ale wtedy moja matka była po wylewie. I ja jej nie mogłam w żaden sposób zostawić. A bałam się, że nie wytrzyma. No jednak byśmy wyjechali na tłaczkę. I została. Powiedz, jeżeli cię można o to zapytać, przyszłaś do tego naszego stowarzyszenia w jakimś tam momencie. Jakie były motywy tego? Rozumiem, że przedtem nie miałaś żadnymi organizacjami. To znaczy ja nie, ja w ogóle nie lubię organizacji. Od tego się zaczyna. Tak sobie wyobrażam. To znaczy się, ja uczuciowo się czuję Żydówką, a nie Polką. To znaczy trudno powiedzieć, ja bym powiedziała, że najpiękniej za mnie powiedział Tuwim, że on się czuje... Dokładnie. Dlaczego Polakiem, a dlaczego Żydem z powodu to krwi. To powiedz to dla ludzi, którzy kiedyś te kasety będą oglądać. Że z Polakiem to on się, dlatego że się nauczył mówić po polsku, że pierwsze słowo, jakie powiedział, to była mama po polsku. Że słuchał śpiewu ptaków po polsku. Że słuchał szumu drzew po polsku i z powodu krwi. Tej krwi w żyłach, a nie z żył. Bo z żył to jest żydowska. To bardzo piękne. Czy uważasz, że to może być kredem, czy twoim posłaniem dla tych, którzy to będą oglądać? Absolutnie tak. Dziękuję bardzo.